panowie z Bahrain są jakieś dwa kroki do przodu, bo w ogóle nie widać. Nie mogę się na to zdaniem przewodniczącego zgromadzenia uważamy już za otwarte. Ze względu na niską frekwencję i niepewną pogodę robimy pikietę stacjonarną. Chciałbym prosić doktora Szczepańskiego o przemówienie. Będziesz trzymał tę szczekaczkę? Włączę cię na stałe, żeby się włączyć. Włącz na stałe, a trzymaj może w sensie ty, dobrze? Ja w sensie trzymał ty. Raz, dwa, trzy. Witam Państwa serdecznie na demonstracji zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Historycznych oraz Stowarzyszenie Niklot. Witam wszystkich obecnych, witam przedstawicieli organizacji tutaj widocznych, przedstawicieli Narodowego Odrodzenia Polski, Autonomicznych Nacjonalistów, Centrum Edukacyjnego Powiśle i innych organizacji, których nie wymieniłem. I chciałem w kilku słowach powiedzieć, dlaczego my jesteśmy przeciwni polityce wielokulturowości. Otóż każda cywilizacja stwarza własne reguły życia społecznego wynikające z systemu wartości leżących u podstaw etyki danej grupy. Każda wspólnota ludzka tworzy system wartości, według którego buduje swój byt. Wartości te są różne u różnych wspólnot, wynikają z doświadczeń ich historycznego rozwoju i dlatego właśnie czasami są niekompatybilne ze sobą, kompletnie nieprzystające do siebie. Współżycie różnych wspólnot na jednym terytorium wymaga ich zgody co do podstawowych wartości regulujących życie społeczne. Jeśli takiej zgody nie ma, to pozostaje wyłącznie siła jako spoiwo z danego społeczeństwa, a społeczeństwa, które są tylko na sile skupione, znaczy złączone tylko siłą, one nie są trwałe. Jak powiedział Napoleon, można bagnetem zdobyć władzę, ale nie można długo na bagnetach siedzieć. Po prostu. Musi być jakaś wspólna podstawa wartości, żeby społeczeństwo trwało. Nie sama tylko goła siła. U niektórych cywilizacji lub społeczności te wartości mają sankcję boską, a to utrudnia ich zmianę. Przykładem jest islam, gdzie normy prawne wywodzone są wprost ze świętej księgi. A nawet jeśli jednak tak nie jest, to te wartości określają tożsamość grupy i dlatego ich zmiana jest trudna i rodzi problemy społeczne. Dlatego na danej ziemi tylko jeden zespół norm, pisanych i napisanych, może panować wśród jednej społeczności. Inna sytuacja prowadzi do starcia norm, a zatem do chaosu. Znane są przykłady historyczne społeczności wielokulturowych, ale te społeczności zakładały albo jakiś jeden wspólny element lub mit, który tworzy ich wspólnotę, albo praktykę getta, gdzie nie dochodziło do konfliktu kulturowego wobec fizycznego rozdzielenia. Przykładem jest I Rzeczpospolita, gdzie na przykład społeczność żydowska funkcjonowała w oddzielnym systemie prawnym, w oddzielnych dzielnicach, a Polacy, Litwini i Rusini, czyli Ukraińcy dzisiaj, przynajmniej ich szlachta była zjednoczona pewnym wspólnym mitem, mianowicie mitem sarmackim, mitem pochodzenia od Sarmatów i etyką, jaka z tego sarmatyzmu wynikała. W innym przypadku mamy do czynienia z różnymi społecznościami, które rządzą się różnymi prawami, a to musi doprowadzić do konfliktu. Zgoda na przyjęcie dużej grupy ludności o bardzo odrębnym systemie wartości zawsze skutkuje konfliktami. Gdy mówimy o islamie, to on jest nie tylko objawioną religią, on jest także objawionym prawem. To znaczy, że to prawo zasadniczo nie poddaje się zmianom, nie można go trwale uzgodnić z prawem kraju, do którego się przybywa. Muzułmanin w kraju niemuzułmańskim jest i przez swoją religię musi być zawsze w konflikcie z prawem miejscowym, chyba że może je zastąpić swoim. Praktyka wielokulturowości dzisiaj, czyli multikulturalizmu, zakłada mieszanie tych społeczności, ale nie zakłada asymilacji jednej do drugiej. Asymilacja to jest wyrzeczenie się tożsamości własnej na rzecz innej. I oczywiście ta praktyka też nie zakłada istnienia gest, gdzie obce społeczności mogłyby zachować i praktykować swoją odrębność, nie powodując konfliktu. Dlatego wielokulturowość musi prowadzić do konfliktu wewnątrz praktykującego je społeczeństwa, a w dłuższej perspektywie do rozpadu tego społeczeństwa. W społeczeństwie mieszanym o dużej liczbie osób o niepewnej tożsamości wygrywają te wspólnoty, które zachowują silną tożsamość i płynącą z niej solidarność wewnętrzną. W społeczeństwach mieszanych, a nie stosujących praktyki administracyjnego rozdzielenia wspólnot, może pojawić się duża liczba osób mających problemy z własną tożsamością.
Niewykluczone, że takie pragnienie jest ukrytym motywem poparcia lewicy liberalnej dla jej wielokulturowości. Silna tożsamość utrudnia akceptację lewacko-liberalnych eksperymentów społecznych i przyjęcie tożsamości ideologicznej jako głównego punktu odniesienia zamiast narodowej. Lewacy mogą mieć nadzieję, że tacy wykorzenieni kulturowo będą ich elektoratem, swoistym proletariatem zastępczym w chwili, gdy nie chce ich popierać już ten prawdziwy proletariat, który tam kiedyś mógł częściowo ich popierać. Polityka wielokulturowości mogłaby w sumie doprowadzić do osłabienia tożsamości Polski, co rodziłoby możliwość zapanowania nad naszą zbiorowością grupie mniejszościowej, ale za to solidarnej i zwartej. Solidarnej i zwartej na przykład dzięki przekonaniu o wyjątkowości danej grupy, dzięki przekonaniu o boskim pochodzeniu prawa danej grupy, z takich przyczyn. Zwłaszcza jeśli ta grupa miałaby silną pozycję ekonomiczną i z jakichś powodów mogłaby liczyć na wsparcie zewnętrzne. Zwolennicy wielokulturowości podkreślają możliwość wzbogacenia dorobku własnego dorobkiem obcym. Czerpanie z dorobku innych nie oznacza jednak zapraszania ich do siebie. To są dwie różne rzeczy. Japończycy, którzy musieli skopiować wiele rozwiązań Europejczyków i Amerykanów, uczynili to także dlatego, żeby ich skutecznie odpierać, skutecznie walczyć z nimi, a nie dlatego, żeby ich zapraszać do siebie, prawda? Wszyscy ten przykład znamy. Religia jest ważną, ale nie jedyną częścią składową tożsamości narodowej i cywilizacyjnej. Dlatego nie można przemycać obcej emigracji pod pretekstem, że akurat ci imigranci wyznają jakąś odmianę religii wyznawaną przez większość Polaków. Bo sam fakt wyznawania chrześcijaństwa nie czyni ich jeszcze pożądanym materiałem na obywatela Rzeczpospolitej. Jesteśmy przeciwni ich przyjęciu. Także dlatego, że uważamy, iż państwo powinno kierować się interesem tworzącego je narodu. Narodu, a nie jakiegokolwiek wyznania. Nawet gdyby powyższe rozumowanie było logicznie wadliwe, to jest jednak potwierdzone przez praktykę życia. Wszyscy wiemy o losie Burów w Republice Południowej Afryki, w modelu społeczeństwa wielokulturowego. I on, ten los powinien być dla nas także ostrzeżeniem po prostu. Również obecny, chociaż nie tak dramatyczny, stan Europy Zachodniej powinien nakłaniać naród polski, aby potępić każdy rząd i każdy kierunek polityczny czy kulturalny sprzyjający multikulturalizmowi. Dlatego naszym postulatem jest żadnych imigrantów z krajów obcych kulturowo, zero imigracji z krajów muzułmańskich i Afryki, czarnej Afryki. Obojętne, czy muzułmańskiej, czy chrześcijańskiej, czy animistycznej, po prostu to jest inna cywilizacja. Argument ekonomiczny na rzecz przyjmowania emigrantów, niski przyrost naturalny w Polsce, to jest demagogia. Lukę demograficzną należy uzupełniać przede wszystkim stwarzając ekonomiczne i społeczne warunki do wzrostu demograficznego, po prostu. Poza tym w Federacji Rosyjskiej oraz w Kazachstanie żyją dziesiątki tysięcy Polaków, których można przesiedlić do Polski, wydając na tę akcję pieniądze, które poszłyby na koszt wątpliwej asymilacji emigrantów. Dlatego mówimy, Polacy z Kazachstanu zamiast Murzynów, chcemy im repatrianta, a nie emigranta, po prostu. Jedno społeczeństwo musi mieć jeden stabilny system wartości. To stanowi jeden z warunków spokoju społecznego, a zatem rozwoju. Ten zaś system jest przekazywany przez kulturę. Dlatego warunkiem społeczeństwa jest istnienie wiodącej, dominującej kultury, której podstawowe elementy są akceptowane jak najszerzej. Dlatego naszym hasłem w Polsce wiodącą kulturą powinna być kultura polska, rodzima dla zdecydowanej większości obywateli kraju. I na koniec, moi drodzy, dzisiaj te problemy wielu osobom wydają się cokolwiek przedwczesne. Być może, że jesteśmy zbyt alarmistyczni, ale każde początki są małe, jak mawiali starożytni Rzymianie i dzisiaj te wąskie strumienie emigracji, które przychodzą do nas, jutro mogą tu stworzyć getta obcych na przedmieściach naszych miast, getta niekontrolowane przez nikogo. Wtedy będzie już trochę za późno, dlatego powinniśmy przeciwstawiać się polityce, pomysłom nasuwania tutaj emigrantów, powinniśmy przeciwstawiać się już dziś. Jesteśmy tu właśnie pod Unią, pod budynkiem przedstawicielstwa Unii Europejskiej, dlatego że stamtąd płyną te projekty. To ona jest tutaj źródłem zła w tej sprawie. I jeszcze jedno powinniśmy sobie powiedzieć, że nie powinno skończyć się wyłącznie na jednej akcji. Teraz jest to początek, myślę, że za kilka miesięcy tę akcję trzeba powtórzyć, ponieważ zagrożenie jest stałe. Szczyt Unii Europejskiej naciskał na rząd polski, żeby tych imigrantów przyjąć i należy się obawiać, że ta antynarodowa ekipa poczyniła jakieś zobowiązania, o których nie mówi, zresztą nie tylko w tej sprawie.
Dlatego raz jeszcze musimy pamiętać bardzo, bardzo zdecydowanie. To jest problem ważny i trzeba przeciwstawiać się imigracji i trzeba trzymać rękę na pulsie w tej sprawie. Dziękuję. Nie przejdzie! Nie przejdzie! Multi guti! 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 Sprawę zaraz zabrali głosu przedstawiciela Narodowego Zrzeszenia Polski. Wjazd na upał. Jestem. Dobra, już nastawiamy na głośno. Kurwa na wszystko. Dobra, ja daję. Nie trzeba naciskać. Panowie, do soboty! Jedne piszty spalanty! Reprodukacją! Narodowa Gazeta Polski stanowczo sprzeciwia się narzuconemu przez Unię Europejską nakazowi przyjmowania do Polski imigrantów z krajów pozaeuropejskich. Mówimy nie dla niszczącej naszą łacińską cywilizację fali obcych kulturowo imigrantów. Mówimy nie dla brutalizacji życia społecznego, rozpadu wartości narodowych, które tworzą prawdziwą Europę. A co jest owego nakazu konsekwencją obserwowaną w krajach, w których zbrodniczy eksperyment importu obcych został już przeprowadzony? Jesteśmy dzisiaj w Europie świadkami bankructwa multikulturalizmu. Nie ma żadnej cudownej rasowo-kulturowej integracji. Tam, gdzie doszło już do rozlania się po kontynencie nieeuropejskich mas ludzkich, tam rodzą się jedynie brutalne konflikty, których ofiary liczone są w dziesiątkach tysięcy. My, Narodowe Odrodzenie Polski, nie godzimy się na to i prowadzimy działania na rzecz wprowadzenia takich norm prawnych, systemowych, które zagwarantują stabilność cywilizacyjno-kulturową naszej ojczyzny i zabezpieczą nas, Polaków, przed zgubnymi efektami antynarodowej filozofii multikulti. W Polsce nie jest potrzebny multikulturalizm, ale odrodzenie niszczonych przez kolejne reżimy wartości cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej. Przypominamy nasze zasady. Po pierwsze, rodzaj ludzki składa się z mozaiki ras i kultur, co jest częścią naszego ludzkiego dziedzictwa. Niszczenie różnorodności poprzez chore próby mieszania ze sobą całych cywilizacji i kultur stanowczo odrzucamy. Wielorasowość, tak zwany multikulturalizm, próbują niszczyć żywy grunt, w którym zakorzenione są wszystkie narody, gdzie zawarty jest ich byt i tożsamość. Takie próby to nic innego jak ludobójstwo. Każda nacja, każda rasa najlepiej rozwija się we własnym środowisku cywilizacyjnym. Dlatego mówimy Europa dla Europejczyków, Azja dla Azjatów, Afryka dla Afrykanów. Po drugie, Polska jest krajem cywilizacji chrześcijańskiej i łacińskiej, krajem cywilizacji białego człowieka i takim krajem ma pozostać i pozostanie. Po trzecie, Polska boryka się obecnie z poważnymi problemami natury ekonomiczno-społecznej oraz politycznej. Dopuszczenie do osiedlania w Polsce grup obcych cywilizacyjnych i kulturowo wywoła jedynie, jak pokazują przykłady innych państw, dodatkowe konflikty międzyludzkie. Takich konfliktów nie ma jedynie w krajach, które do zbrodniczego importu kultur nie dopuściły. Kto mówi multikulturalizm, promuje społeczną anarchię, zbrodnie i kulturowe ludobójstwo. Trwałych konfliktów rasowo-kulturowych nie ma tylko w tych krajach, które nie dopuściły do szaleństwa multikulturalizmu. Dziękuję. Chciałbym prosić o zabranie głosu przedstawiciela Centrum Edukacyjnego Powiśle. Trzymamy, mówimy, nie trzeba wciskać. Witam wszystkich w imieniu Centrum Edukacyjnego Powiśle. Ze względu na miejsce, pod którym żeśmy się spotkali, chciałbym jak gdyby przypomnieć o tym, że ci, którzy chcą nam zafundować społeczeństwo wielokulturowe, wielorasowe, wieloreligijne,
urzędują w tego typu budynkach. Dlatego jest to przede wszystkim protest nie przeciwko narzędziom, nie przeciwko tym, którzy chcą tutaj nam przysłać, ale tym, którzy realizując wytyczne demoliberalnej demokracji, wytyczne masonerii i innych ponadpartyjnych, ponadnarodowych organizacji, chcą nam zafundować wielorasowe, wielokulturowe społeczeństwo. Dlatego powiedzmy tym ludziom, którzy urzędują w tym gmachu, co myślimy o ich instytucji. Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Spotkaliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko tej nikczemnej decyzji, że Polskę ma zacząć zalewać fala już nie nielegalnych, ale legalnych imigrantów z Afryki i z innych pozaeuropejskich kontynentów. Spotkaliśmy się tutaj jako Polacy, spotkaliśmy się tutaj jako antysystemowcy, spotkaliśmy się tutaj jako nacjonaliści, żeby powiedzieć zdecydowane nie Unii Europejskiej i jej pomysłom, jak uzdrawiać polskie społeczeństwo, jak w cudzysłowie uczyć nas tolerancji, jak uczyć nas otwartości. My takiej tolerancji, my takiej otwartości, jaką Unia Europejska nam proponuje, a raczej chce nam narzucić, nie potrzebujemy. My ją po prostu odrzucamy. Jako Polacy przypominamy, że w granicach Rzeczypospolitej od tysiąca lat żyło wiele innych narodów i wiele innych kultur i wiele innych religii. Różnica była taka, że w większości przypadków ci ludzie sami z własnej woli tu przyjeżdżali i przez większość czasu, kiedy tutaj przebywali, szanowali nasze prawa, nasze zwyczaje, naszą kulturę, naszą cywilizację. Teraz chce się zrobić sztuczny twór. Sztuczne powiększenie ilości mieszkańców Polski poprzez obcych nam rasowo, obcych nam kulturowo, obcych nam religijnie przybyszów z... Z tego powodu, że chcemy, aby Polska była Polską, chcemy, aby w Polsce kwitła cywilizacja i kultura tego narodu, który od tysiąca lat żyje na tej ziemi, żeby kwitła tutaj cywilizacja białego człowieka, jako Polacy mówimy zdecydowane nie tym planom. Również zdecydowane nie mówimy jako antysystemowcy. Pamiętajmy, że pomysły multikulti to są pomysły wszelkiego rodzaju liberałów i lewaków. To oni chcą nam narzucić tą narrację, to oni nam chcą narzucić tą sytuację, że będziemy mieli tutaj tych, których sobie nie życzymy i będzie to źródło, naturalne źródło konfliktu. Prawdopodobnie jest to plan, żeby w Polsce powstały niepokoje społeczne właśnie na tle narodowościowym, na tle kulturowym. Jeżeli ktoś będzie chciał Polskę ostatecznie ujarzmić, a może nawet zlikwidować, będzie dążył do tego, żeby do tego typu konfliktów, manifestacji, różnego rodzaju zatargów doszło w Polsce i wówczas będzie można w Polsce wprowadzić stan wojenny, stan wyjątkowy i tak naprawdę tymi, którzy najbardziej ucierpią na polityce multikulti, będą sami Polacy. Wreszcie nie tylko jako Polacy, nie tylko jako antysystemowcy wypowiadamy się przeciwko temu projektowi. Wypowiadamy się przeciwko niemu również jako nacjonaliści. Stajemy tutaj obok naszych przyjaciół i naszych towarzyszy w walce o narodową Europę, o Europę wolnych narodów. Stajemy obok naszych przyjaciół ze wszystkich krajów europejskich, ze wszystkich ruchów nacjonalistycznych w Europie, które podkreślają, jak ważną sprawą jest zahamowanie
tego projektu Multikulti. Dlatego razem z całą Europą, z całą narodową i nacjonalistyczną Europą wznieśmy okrzyk. Multikulti! Nie, nie, nie! Multikulti! Nie, nie, nie! Multikulti! Nie, nie, nie! Multikulti! Nie, nie, nie! Jest to wyraz naszego przywiązania do tradycji naszego narodu. Jest to wyraz naszego przywiązania do cywilizacji białego człowieka i całej cywilizacji europejskiej. Pamiętajmy, że jedyną drogą, żeby uratować Polskę, Europę i cały świat przed zalewem obcych nam kulturowo, religijnie i rasowo imigrantów jest idea narodowa, jest nacjonalizm. I dlatego tym, którzy nie wiedzą, co jest naszą drogą, jeszcze raz zawołajmy. Nacjonalizm naszą drogą! Nacjonalizm naszą drogą! Nacjonalizm naszą drogą! Nacjonalizm naszą drogą! Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej. Bo poprzednicy już powiedzieli o problemie w skali Polski i europejskiej, a my porozmawiamy teraz o stanie faktycznym. Jaki jest stan faktyczny? Od 2011 roku, do czego przyznają się nawet przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Stanu, w krajach północnej Afryce trwały tak zwane kontrolowane rewolucje, które miały na celu obalić legalnych świeckich dyktatorów, którzy jako osoby o mocnej osobowości, umiejący dobrze rozgrywać, trzymały w szachu państwa, które były stworzone przez państwo europejskie, sztuczne granice. Wiele plemion skłóconych ze sobą pod władzą tych dyktatorów trzymało się jakoś w kupie, a Libia, która jest dzisiaj naszym głównym punktem odniesienia, ponieważ to z tamtego kraju głównie odbywa się nielegalny ruch imigrancki do Polski. Libia była krajem bogatym, o największych złożach gazu w Afryce i drugich pod względem wielkości złożach ropy naftowej. I co mamy dzisiaj? Wielka Brytania, która wespół ze swoimi amerykańskimi przyjaciółmi, z Francuzami bombardowała Trypolis w 2011 roku, mówi, że ona tych imigrantów nie przyjmie do siebie. Podżegacze wojenni tworzą pewnego rodzaju konflikty, sami je generują, podtrzymują je, bo jest to im na rękę. Skłócają ze sobą plemiona, każde państwo na swoją rękę wspiera lokalnych watażków, podtrzymując wojnę domową, bo tak jest po prostu w ich interesie. I dlaczego dzisiaj Polska, która nigdy kolonii nie miała, Polska, która w te wojny się nigdy nie pchała w północnej Afryce, dzisiaj ma być wątpliwym beneficjentem sytuacji, którą państwa zachodnie same tworzyły. Te państwa zachodnie, które są na tyle cyniczne, że wywołując wojny, tak jak na przykład Wielka Brytania, mówią wprost, że tych imigrantów przyjmować nie mogą. Dlaczego my, Polacy, mamy być podnóżkiem brytyjskiej polityki zagranicznej? Przypominam, że my w Polsce obecnie mamy już imigrantów wojennych. Od 2013 roku do Polski przyjechało w ogromnej liczbie uchodźcy z terenu państwa ukraińskiego. Dzisiaj tak naprawdę nikt z naszych rządzących nie jest w stanie powiedzieć, ilu mamy w Polsce Ukraińców. My mamy swoich imigrantów wojennych, którzy mówią wprost, że chcą tutaj zostać, zakładać rodziny i się asymilować. Dlaczego mamy przyjmować obce kulturowo jednostki do naszego kraju? Dlaczego? Nie, powiem wam, bo specjalizuję się w tym akurat. Dzisiaj w północnej Afryce specjalnie nie pozwala się wielu na przykład plemionom, które wcześniej współpracowały z Muammarem Kaddafim, do wracania do swoich miast. I dzisiaj ISIS, który rozwija się w Libii, jest dla tych osób gwarantem z rozpoczęcia nowego życia. Dlaczego? Ponieważ władza centralna specjalnie spycha tych ludzi na margines i wskutek desperacji wstępują do organizacji skrajnych. To nie jest przypadek, że dzisiaj w Libii matecznikiem ISIS jest miasto Sirta, które przed rewolucją było bastionem Kaddafiego, głównym miastem zamieszkiwania plemienia Gaddafa. I dzisiaj podżegacze wojenni w imię interesów katarskich na przykład, czy arabskich, podtrzymują stan wojny w Libii, ponieważ dzięki temu jest mniejsze wydobycie, Arabia Saudyjska i Katar tracą konkurentów. Za ich pieniądze dostarają się różne grupy, czy to islamskie, czy bardziej umiarkowane.
i one wywołują stan permanentnej wojny, czego skutkiem są masowe imigracje do Europy. Jeszcze dwie rzeczy. Dwa przykłady, które pokazują obłudę Zachodu. Niedawno w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Chiny na przykład starały się o zniesienie embarga broni na armię libijską, aby mogła sobie poradzić z islamistami. To embargo trwa od 2011 roku, kiedy zostało nałożone na armię Muammara Gaddafiego. I co mamy dzisiaj? Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ odrzuciły rezolucję Chin, aby znieść embargo na sprzedaż broni dla armii libijskiej, jednocześnie wspierając ugrupowania islamskie. Więc pytamy, komu jest to na rękę? Ta wojna tam jest na rękę Zachodowi i ta imigracja również jest im na rękę, ponieważ mogą budować swoją chorą wizję społeczeństwa multikulturowego. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Fukuyama powiedział, że historia się skończyła, a prawda jest taka, że historia się nie skończyła. I musimy czuwać, musimy walczyć już teraz, że Polak był mądry przed szkodą. Bo nie jest powiedziane niestety, że nasza biała Europa skończy tak jak Indianie w Ameryce. Każda cywilizacja może upaść, a naszym zadaniem jest to, aby tę naszą cywilizację białoeuropejską, która kiedyś niosła postęp na cały świat, aby po prostu ją utrzymać, bo nic nie jest dane raz na zawsze. Dziękuję. Cała Polska emigruje, a rząd obcych sponsoruje. Cała Polska emigruje, a rząd obcych sponsoruje. Cała Polska emigruje, a rząd obcych sponsoruje. Od Bałtyku aż po Kraków, Polska tylko dla Polaków. Od Bałtyku aż po Kraków, Polska tylko dla Polaków. Od Bałtyku aż po Kraków, Polska tylko dla Polaków. Chcemy patriota, a nie imigranta. Chcemy patriota, a nie imigranta. A więc w imieniu organizatorów i osoby, która zarejestrowała zgromadzenie, chciałbym wam wszystkim podziękować za przybycie. Uważamy za demonstrację za zakończoną.